Czajnikowy.pl. Dobra herbata. Liście herbaty po wstępnej obróbce, czyli podsuszeniu, nazywają się mało czaj. Jest to baza do produkcji dalszej puera. No i ta produkcja może się już właściwie na tym etapie zatrzymać. Możemy to po prostu sprasować, albo nawet i niekoniecznie. I powstaje puer zielony, czyli coś, co tutaj mamy, czyli wysuszone i no tak leciutko tylko podfermentowane liście mało czaja, które mogą być sprasowane w bryłki, co jest bardzo w puerach charakterystyczne. Puer nie musi być prasowany. Już w pełni sfermentowany puer prezentuje się tak. Jest to herbata czerwona, ale no, w Chinach mówią na to czarna, no bo tak trochę wygląda. Może być puer sprasowany i pokruszony, może być prasowany w bardzo dziwny sposób. Tutaj na przykład są takie bardzo nieregularne grudki takiego puera. Tu no, powiem szczerze, jest to puer raczej niższej jakości. To, co uda się w Polsce kupić, bo z puerami niestety na naszym rynku jest wielki kłopot, to albo właśnie zwykły sypany czysty puer fermentowany, czyli ten czarny, albo mini tłocza. To jest powiedzmy gniazdko szerszenia, tak się to tłumaczy, że tak mniej więcej przypomina to. Generalnie ten kształt, czyli tłocza, to właśnie jest coś takiego. Powinna wyglądać w ten sposób i powinna mieć około 100 gram przynajmniej. A to jest wersja mini, co się uważa, że no jest to herbata niższej jakości, bo w taką małą grudkę można sprasować byle co. Duża, oryginalna tołcza to właśnie jest tutaj 100 gram przynajmniej i w górę. One potrafią mieć nawet i 5 kg. Tołcza oznacza właśnie ten charakterystyczny kształt, w który jest sprasowany ten puer. Taki kształt grzybka. Co jest ciekawe, tutaj już widzimy zatopioną w liściach karteczkę. No jest po chińsku i niewiele z niej zrozumiemy, ale to jest ważne w puerach. Dobrej jakości puer musi mieć wprasowaną kartkę w liście, co oznacza, że nie był po opuszczeniu fabryki w żaden sposób już podrabiany. Czyli to po prostu producent wkleił i tego się nie da podrobić. Nikt nie mógł wziąć gorszej jakości herbaty i wsadzić tam etykietkę z lepszej. Taka właśnie sprasowana tołcza w wersji mini wygląda tak. No to już się odbywa bardziej maszynowo. Co ciekawe, mamy jeszcze bincza. To jest puer prasowany w tabliczkę. Spróbujemy go odpakować. Jak się obchodzić z takim puerem? Jeśli już uda nam się kupić taki porządny, prasowany puer, no to szkoda byłoby go zniszczyć przez, powiedzmy, nieumiejętne z nim postępowanie. Otóż no musimy to rozwarstwić, rozdzielić, ukruszyć. No i to jest bardzo istotne. Nie należy tego kroić, nie należy tego rozbijać w żaden sposób. Ten puer powinien mieć strukturę warstwową. Do tego są specjalne noże, już jakieś szpikulce, ale nazywa się to nożem. Mamy taki bambusowy szpikulec, który nam do tego posłuży, ale oryginalnie powinien być stalowy. Ale te puery oczywiście nie powinny być aż tak zwięzłe. Im bardziej świeży puer, tym bardziej zwięzła struktura i tym trudniej jest go ułupać. Puery bardziej kruche, czyli te starsze, no właśnie cechują się lepszą jakością. Jak należy to robić? Otóż należy wprowadzać ten nóż w strukturę puera od boku i w ten sposób starać się rozwarstwić go na w miarę drobne warstewki. Dlaczego jest to istotne? Żebyśmy nie zniszczyli liści. Liście tutaj, jak widać, są w całości albo przynajmniej w dość dużych kawałkach. Kiedy będziemy to kruszyć zupełnie bez pomysłów, to po prostu zrobimy z tego miazgę, która się średnio zaparzy. Także robimy to mniej więcej w ten sposób. O, właśnie odwarstwiają się kawałki puera. I liście nie są tak bardzo zniszczone. Tutaj oczywiście są one jeszcze posklejane. To dopiero w czasie parzenia się nam do końca rozpłynie. Ale no, udało nam się ich nie pokruszyć jakoś za bardzo.